posłuchaj. Musisz być dzielna. Zabierze cię pewien człowiek. Nie mogę iść z tobą. Tak musi być. Obroni cię. Ten człowiek jest inny. Nie oceniaj go za to, co mógłby zrobić. Przepraszam. Może pewnego dnia to zrozumiesz. "47. Mówi Benjamin Travis. Pieniądze zostały przelane na twoje konto. Witaj w Chicago. Zajmowanie się swoimi to bardzo trudna sprawa, ale Diana Burnwood musi odpowiedzieć za zdradę. Mógłbym wysłać jeden z naszych zespołów, ale to zadanie dla skalpela, a nie młota. Powody nie mają znaczenia. Dokładnie. Powodzenia, 47. Zé, tak, to wóz z lodami. Tak, wiem, pozbędę się go. Spadaj stąd! Niczego nie potrzebuję. A twój partner? Jaki partner? Podczas tego zadania kluczowe elementy gry będą podświetlone. Siemanko ludzie, ja jestem Maciek, a to jest Hitman Absolution, pierwszy odcinek. Przede wszystkim. Więc okej, zaczynamy nasz trening. Hitman to jest jedna z wielu niewielu gier, serii gier, które bardzo mi przypadły do gustu. Ja uwielbiam skradanki i po prostu Hitman, już mam jednego Hitmana nagranego, Hitman 4, Blood Money. Obok broni znajduje się żółty. Blood Money właśnie mam nagrane. No i właśnie, ciśnij F1, aby otworzyć notes i zobaczyć swoje cele. No i, tutaj trzeba zabić, Dianę, czyli agentkę, byłą agentkę, która nam pomagała, wyznaczała misję, mówiła, co mamy robić przez cztery części gry, więc dobra. Musimy przytrzymać kontrol, okej. Instynkt, mamy tutaj coś. No, klucz francuski. Mamy go rozproszyć, tak? Znaczy, odwrócić jego uwagę. No to, yep. Okej, odwróciliśmy. Przyśliźnij się. Co jest? Nie zauważył. Mamy tutaj cegłę. No, weź się tutaj, popatrz. What the fuck? Czemu on nic nie widzi?
Tyż, maciarzu jeden, jesteś głuchy czy co? Tak czy no. Inaczej, aby w pełni wykorzystać to wprowadzenie, postaraj się pozostać w ukryciu i zabijać po cichu. Pozbądź się ciała, no i zarobiście, już nie musimy się martwić o to, że ktoś nas, że ktoś zauważy tego gościa. Okej, okay, idziemy dalej. Tutaj się schowamy. F1, Silver Balere. Silver Balery. Nie, ja wolę go nie zabijać. Tylko go po prostu obezwładnie. Chwyć. Albo go zabiłem? Nie wiem. Nie wiem nawet, czy ja go zabiłem, czy nie. Dobra. Pozbądź się. Jakbyśmy nie mogli się przebrać. Dobra, broń widoczna, nie chcę. Użyj garoty. Wyciągamy garotę. Wyeliminować strażnika przed tobą. Czyste zabójstwo. Zauważ, że garota pozwala ci od razu przeciągać ciało. No, no, no. Co nie było, czego nie było w poprzedniej, w poprzednich częściach. zawiążemy go na guza? Właśnie to... O Boże! Właśnie to, że... O, piłka. To, że od razu po uduszeniu, po garocie nie mogliśmy... Znaczy, możemy tutaj przeciągać od razu ciała. Tam, w poprzednich częściach tak nie mogło być. Więc tutaj mamy takie ułatwienie. Dobra, schowamy się. Zmienię sobie osłonę. No i idziemy dalej. Tutaj co mamy? Mamy jakąś książkę, dobra. Co? Wow, 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 idź. Czemu oni nie chcą? O, dobra. Dobra, on sobie tam poszedł. Więc już cegła właściwie nie jest potrzebna, więc można ją schować. Jak leci Hank? Przyszedłeś sprawdzić, jak się mam. Czysto. Po prostu robię. Dobra, no zobaczymy, czy czysto. Jak na razie tutaj sobie gadają. Trzeba będzie iść tam, w tamtą stronę. Więc za chwilę powinniśmy mieć... Droga nam się oczyściła, no i spoko. Idziemy sobie. Używamy instynktu, idziemy tutaj. I spoko. Otwórz drzwi. I git. Używaj instynktu, teraz... by przewidywać ruchy przeciwnika. F. No tak, ruchy przeciwnika. Czyli on pójdzie tu i tu. I nie dotrze do ciebie. Broń tnąca i przebijająca może zostać wykorzystana do śmiertelnych rzutów i odwracania uwagi. Dobra, teraz trzeba będzie... Skup się na celu. Teraz rzuć. Ho, 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 dostał. Możesz wyrzucić. Dostał niestety. Dobra, teraz się przebierzemy pięknie. Nosisz przebranie strażnika. Możesz przebywać w nim na wszystkich terenach otwartych. I pozbądź się. O, z nożem w tym. Twoje przebranie. Jeśli podejdziesz za blisko, trzymaj więc... Dobra, więc jesteśmy... już nie musimy się skradać, bo akurat... Jesteśmy fajnie przygrani. Dobra, przebrani tutaj coś. Wejście do szklarni sprawi, że zbliżysz okay. się do strażnika. Tutaj mamy przebranie kolejne, ale to jest przebranie... Możesz go oszukać z pomocą instynktu. To jest przebranie... Jakie? Nosisz przebranie ogrodnika. O, przebranie ogrodnika. Pamiętaj, że inni ogrodnicy przejrzą. Oszukaj ogrodnika. Używaj instynktu, dopóki już myślałem, że przedostaniesz się do środka. Dobra. Strażnicy przed tobą nie nabierą inni ogrodnicy mogą mnie przejrzeć, ale strażnicy mnie nie przejrzą. Dobra, ogrodnik. Ogrodnicy mnie. Ten. O, na Steamie mi się pokazało, że mam jeden nowy przedmiot w ekwipunku i to jest prawdopodobnie będzie to... Sprawdzę sobie, jak skończy odcinek. Prawdopodobnie jest to karta kolekcjonerska. Okej. Już odwróciliśmy uwagę. Tak jakby. Dobra, idziemy dalej. Spokojnie. Dzięki temu nieco instynktu. Dobra, ja na szczęście może... Wow, fuck! Strażnicy, pozostawianie ludzi przy życiu jest słuszne,
ale może skomplikować próby pozostania niewykrytym. Okej, mamy tutaj krawędź taką, przez którą musimy zejść na dalszą drogę. Mamy zarąbisty strój. Omiń okno. Anabel. Właśnie, gościu tam za oknem mówił o Anabel pewnej. Okej, poleciał sobie. Auć. Nieładnie. Dobra. Jesteś teraz w posiadłości. Twoje obecne jesteśmy w posiadłości. Strażnikom kubek posiadłości. Do kawy. Znajdź nowe przebranie albo poruszaj się niezauważenie. O, mamy znaleźć nowe przebranie. O, mamy punkt kontrolny. Okej, mamy punkt kontrolny. I tutaj powinno być przebranie gdzieś. Gdzieś tutaj powinno być przebranie. O, tu coś mamy. O, i od razu mamy dowody. W trakcie gry znajdziesz dowody. Zabieranie dowodów spowoduje zwiększenie twojego wyniku końc. Przebranie strażnika posiadłości okay. Daje ci pełen i możemy wyłączyć zabezpieczenia. Pamiętaj, że inni strażnicy posiadłości no przejrzą twoje przebranie. Tutaj można sobie zobaczyć za blisko. Trzymaj więc numer kod kreskowy na jego łbie. Aż takie wysokiej jakości teksturki są. Ale nie o to mi chodzi. Jeśli ktoś ma skaner, albo nie wiem, Hitman sobie pójdzie do Tesco i przeskanuje sobie łeb, to ciekaw jestem, czy coś, gdy jakiś produkt mu wyskoczy. Drzwi, zostanie uruchomiony system oceniający. O właśnie, i teraz się zaczyna system oceniania. Teraz się zaczyna system oceniania i tutaj już musimy być ostrożni. Nie możemy tak za bardzo zabijać ludzi. Chociaż też można zrobić taką masakrę, ale wtedy po prostu dostaniemy mniej pieniędzy. Instynktu, by odnajdywać interesujące obiekty. Zabiorę tajemnicę ostatniego składnika do grobu. Zmień osłonę. Bum. Okej. Za kogo ty mnie masz? Sól? Proszę. Ja muszę wam powiedzieć, jestem tralalalala. Przejdziemy sobie niezauważeni. Spoko. Zobaczymy sobie, obadamy sobie teren tutaj. Okej. Dobra, pójdziemy sobie na górę. Zobaczymy, co tutaj mamy. Partner posiadłości. Partner. Czemu ja partner przeczytałem? Partner posiadłości, otwórz. Tutaj co mamy? O, punkt kontrolny. Mamy wannę zarąbistą, do której nie możemy wejść. Środki nasenne. O, mamy środki nasenne. Więc spoko. No i okej, więc teraz ten podświetlany na ten inny kolor jest naszym celem. Znaczy celem nie do zabicia, niekoniecznie do zabicia, ale on ma przy sobie przedmiot, który jest nam potrzebny do... No właśnie, więc dobra. Tutaj trzeba będzie przejść. Albo... Dobra, inaczej to zrobimy. Możemy zrobić to inaczej. Możemy wrzucić tabletki do kawy. Troszkę pamiętam, bo grałem już. Troszkę pamiętam, jak to było. Jak to tutaj było? Dobra. My sobie tutaj... tego kucharza możemy sobie obezwładnić. Szybko, dawaj. Okej. Chwyć. Troszkę mi się tu myli. Bo tu jest troszkę inna klawiszologia. Dobra. Te przebranie. Nosisz przebranie kucharza. Możesz poruszać się po całym parterze posiadłości. Pozbądź się. Nikt w budynku. Dobra, mamy teraz minus 100 za obezwładnięcie, czyli niepotrzebną rzecz, tak jakby. Ale mamy ukryte ciało, więc nam się zredukowały punkty i mamy nadal 0. Co nie jest ani dobre, ani złe, a raczej jest lepsze. Dobre niż złe. Bardziej dobre niż złe. Dobra, tam gościu powinien... O, już idzie. Już wypił sobie te... Jak zobaczysz coś takiego, to nowy pomocnik kucharza, czemu nikt mi nie powiedział? No, nowy pomocnik... Wyglądamy jak nowy pomocnik kucharza. Czy my wyglądamy jak kucharz? No, nie wiem. O, właśnie.
Muszę usiąść. Tylko za dużo środków nasennych wypił. Zjadł. No i no niestety padł. Okej, ciało możemy ukryć chyba. Chociaż nie wiem. Chyba nie, bo tu nie mamy tego. Dobra, mamy kartę. Teraz możemy się przebrać spokojnie z powrotem na jako strażnik czy ktoś tam. Okej, możemy sobie trochę pobiec, tu nikt nam nic nie zarzuci, że sobie biegamy. Okej. Zabójcy. Notes. Co mamy w notesie? Znajdź wejście na drugie piętro. Okej. Odsłoń żaluzję. Dobra, mamy tutaj... Znaczy odwrócona uwaga. A nie. Gdzie ja idę? Tam. Tam trzeba iść. Dobra, więc się tam przejdziemy. No i spoko. Cel jest blisko. Znaleziono wejście. Dobra robota, 47. Pamiętaj. Diana sama się... No i teraz... Fajne to jest, zawsze to mi się podobało. Zawsze to mi się podobało. Takie niby same teksturki, niby coś. Ale to jest fajne, kurde. Szkoda, że tego nie można jakoś zaplątać, czy coś takiego. Haha, zarąbiste jest. Dobra, więc tak, tutaj mamy coś. Nie wiem, myślałem, że to się da otworzyć. Jakby dało się otworzyć, znaczy, że jest to do użycia i... Ale skoro nie ma, no to idziemy sobie dalej. Tutaj też mamy to zarąbiste coś. Haha, ale to fajne. Haha, ale niestety nie kolidują się ze sobą chyba. Nie wiem. Dobra, idziemy dalej. I mamy tutaj Dianę. Zgłoś się, 47! Powinienem cię zabić. Czemu to zrobiłaś? 47! Cholera, czemu to nie działa? Wszyscy mamy jakieś granice, nawet ty, 47. Kiedyś mieliśmy honor. Diana, ja... Nie. Musiałam zabrać ją od lekarza. Wiedziałam, że zrozumiesz. Kurwa. Coś jest nie tak. Nie przeżyjesz długo. Proszę, nie mam czasu. Nadal masz szansę. W moim szlafroku... list... Idź już. Weź dziewczynkę i uciekaj. Zanim Travis się dowie. Nie pozwól, żeby stała się tobą. Obiecaj. Obiecuję. Okej, więc zabiliśmy Dianę. Niestety. O, ten kod kreskowy tutaj jest, mamy ten numer. Coś tam i na końcu 47. I właśnie 47 wskazuje na to, że... Dlatego my się tak nazywamy. Znaczy my się tak nazywamy. To jest nasz numer. Bieganie i mówią tak do nas. I ułatwia przeciwnikom dostrzeżenie cię. Dobra, więc tak. Ale fajna lampa, podoba mi się. No i dobra, więc teraz musimy, po prostu musimy uciec i uratować taką jedną.
Pamiętaj, że gdy skupisz dobra. Się na celach, kontrol. Strzelanie instynktowne, więc tak. Raz. Dwa. Śmiertelne obrażenia. Trzy. Skup się na następnym cztery. Przeciwniku. Śmiertelne no i teraz. Obrażenia. Pokonano wszystko. Uwaga. Raz. Dostał. I od razu drugi, trzeci i czwarty. Wiem, że to jest bardzo fajny feature, ale nie wiem, czy ja będę tego używał tak często, ponieważ po prostu, no jest to jednak zabijanie, a tutaj nie chodzi o zabijanie masowe, tylko jednak zabijanie jak najmniejszej ilości ludzi. No to dobra, idziemy sobie po naszą koleżankę. Wiesz, kim jestem? Wiem. Ona nie żyje, prawda? Chodź, trzymaj się blisko. Dokąd idziemy? Wsiadaj. Zrobione. Czego agencja od ciebie chce? Nie wiem, może mam... Diana zrobiła to dla ciebie, dlaczego? Proszę, była moją jedyną przyjaciółką, zabrała mnie od lekarzy. Opowiedz mi o lekarzach. Nie wiem, wszystko jest mgliste. Jak zły sen. Dlaczego? Musimy już iść. Proszę pana, nikogo nie ma. Cel zdezerterował. Jasny szlak! Obawiałem się, że nie da rady. Mają się tym zająć wszyscy agenci, słyszysz, Jay? Znajdźcie 47, nim się nam wymknie. Dobra. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. Hitman się w końcu pojawił. I tu mamy, tak samo jak w poprzedniej części, Blood Money, mamy takie, no takie po prostu podsumowanie misji, co nie? No i mamy 10 tysięcy punktów. Więc tak jakby jest to 10 tysięcy z dolarów chyba. Nie mam pojęcia, ale mam nadzieję, że wam się podobało. Tutaj już nic nie mogę wcisnąć, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie! Pięknie, wszystko się rozwaliło. Niezłe topienie, dziękuję bardzo. Ciebie dostanę nagrodę. Ja chcę nagrodę.